No i dobra, jesteśmy z powrotem i teraz mamy Hagrida, który na nas czeka. No chotu kurde. Chotu grubasie, patrz jak w ciebie strzelam. Nie no dobra, nie będę ciebie obrażał, bo w końcu jesteś naszym przyjacielem, a przyjaciół się nie obraża. Znaczy można w żartach, ale Hagrid nie wygląda na takiego, który by miał aż taki dystans do siebie. Well done, Harry, you found the fire seeds. Now I can show you what I need them for. But it's our secret, mind you. Come on inside, Harry. Wipe your feet now. Okej, okay, to ciekawe, co tym razem Hagrid nam pokaże. Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your cupboard under the stairs, eh? I got this from a man in the Hogshead pub. It's a dragon egg. I need some fire seeds to give it that last burst of heat to force it to hatch. Go ahead and put them in the fire, Harry. You've done it, Harry. It's hatching. Up you come, my beauty. Ain't he lovely? I'll call him Norbert. He's a Norwegian ridgeback, you know. Harry, you're a true friend. I want you to have this book, Quidditch Through the Ages. I'd better give Norbert his first feed soon. I'll see you later, Harry. Thanks again. Więc po zebraniu Fire Seeds Hagrid nam otworzył teraz tę oto furtkę, która zabierze nas na dalszą część błoni Hogwartu, ponieważ to jeszcze nie koniec tej oto lokacji. Trochę szkoda, bo wydawało mi się, że błonia Hogwartu troszeczkę ciekawsza jest. W sumie dobra, to już nie można powiedzieć błonia Hogwartu, przepraszam, to już jest las Hogwartu, więc las Hogwartu wydawał mi się trochę lepszy właśnie w wersji PC-towej, więc tutaj niestety po raz kolejny wchodzi troszeczkę wada wersji PS1, bo swego czasu uważałem, że to właśnie wersja na PS1 ma najlepszy las. I dalej uważam, że jest on bardzo dobry, ale wydaje mi się, że lepszy las miała wersja PC-towa trochę. Więcej lokacji było i przede wszystkim miało to jakieś swoje ręce i nogi. Ale w dużym skrócie. Z tych Fire Seedsów wykluł się smok, ponieważ Harry rzucił do tego oto jajka, które się tam gotowało. Hagrid nazwał go Norbert. I cóż, teraz nam podarował książkę do Quidditcha, dzięki czemu łatwiej nam będzie nauczyć się pewnych technik. Może to oznacza, że nie będziemy musieli chodzić do Madame Hooch. W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz. Harry jest takim popularnym dzieckiem, wiecie, bo on w końcu przeżył, to jest dziecko, które przeżyło i tak dalej. Dlaczego w ogóle on musi chodzić na te lekcje? Znaczy dobra, no jest jakiś pretekst, no bo w końcu jesteś w szkole, w Hogwarcie i tak dalej, ale przecież on kurwa wie wszystko. To po co mu to wszystko? Zawsze miał dupy i plecy ratowane, więc nie rozumiem tego, no ale dobra. Tutaj mamy właśnie sobie malutką sekwencję, gdzie mamy parę fasolek oraz taki, nie wiem jak to nazwać. To ma jakąś swoją nazwę, ale to jest pudełko z fasolkami. Ale wiem, że to się jakoś też inaczej nazywało. Ale to na razie nazwałem sobie takie pudełko z fasolkami, ponieważ w tym pudełku zawsze jest tam chyba 5 albo 6 fasolek na krzyż. Follow me, Harry. You'll never guess what I've found. Dobra, my zaraz za tobą pójdziemy, Ron, aczkolwiek na razie ty nas nie interesujesz, ponieważ, mój drogi kolego, tutaj mamy jeszcze minigierkę. Hello, Harry. Try to grab all the Bertie Bott's beans, but mind the bouncing bulbs. If they bump you, you'll lose some of your beans. No i ponownie musimy tutaj walczyć z ogromną cebulą, z potężną cybulą,
która chce nas tutaj, no, w obroty wziąć, aczkolwiek jej się to nie uda. A dlaczego jej się to nie uda? Ponieważ, no, jestem za dobry w tę minigierkę, żebym ją spartolił. Proszę bardzo. Żałośnie łatwa. Well done, Harry. You collected all the Bertie Bott's beans. You've earned a famous witches and wizards card for your troubles. Morgan Le Fay. Okej. Okej, spoko wszystko, ja tutaj nic nie mówię. Zasejwujmy sobie gierkę w razie co, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem gierka nie będzie chciała nam na złość zrobić. Zobaczmy w ogóle, ile mamy procent, bo jestem ciekaw w sumie. 38, no to easy. Widzicie, ta gierka nie jest jakoś super długa. Wybrałem dosyć krótki let's play. Quidditch Pitch. No. I zawsze mnie jarało, jak byłem mały, te oto właśnie drzwi. W sensie, drzwi jak drzwi, okej? Ale to trochę wygląda tak, jakby te drzwi były ułamane. Dosłownie jakby taki Hagrid przyszedł i upierdzielił te drzwi, nie? No ale tak, tutaj jest Quidditch Pitch, czyli po prostu jak będziemy mieli zawody w Quidditcha, czyli po prostu albo mecz, wiecie, między Gryffindorem a Ravenclaw, albo Slytherinem, czy Pufflepuff, no tutaj po prostu będą odbywały się te mecze. This is the entrance to the Quidditch Pitch. But furries like us aren't allowed to play. I hear they make exceptions sometimes though, but only if you are very, very good. Here comes Neville. He looks quite upset. Best go and see what he wants. Malfoy stole my Remember-All. He ran off onto the school grounds with it. I need the Remember-All to find my toad. Please help me. Come on. I'll show you where he went. Ta, znowu będziemy mieli konfrontację z Malfoyem. Najgorzej po prostu. Zresztą zaraz wam o czymś powiem. So Longbottom has gone sniveling to you, and you want me to give you his precious Remember-All. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree? Think you can catch me? Come on then, Potter. And you better watch out for my bludgers. Więc w dużym skrócie, ten poziom dla mnie troszeczkę teraz dziwnie się dzieje, bo jak grałem w wersję PC-tową, to ten poziom jakby trochę miał moim zdaniem większy sens, jak on się dział w błoni Hogwartu i było, wiecie, to wszystko przed Hogwartem, niż tutaj, co ma teraz miejsce. Bo naprawdę uważam, że to, co tutaj się teraz dzieje, to trochę taki absurd jest. Bo dopiero teraz dowiadujemy się o tym, że o, Malfoy zarąbał tą tam przypominajkę Neville'owi, więc ej, trzeba ją teraz odzyskać, tylko że no nie wiem, no dla mnie to troszeczkę jest bez sensu, że tutaj się to dzieje. Ja wiem, że to jest takie czepienie się szczegółów i każda wersja jest fajna na swój sposób i ja to oczywiście potwierdzam, aczkolwiek trochę dziwna sprawa, że teraz dopiero mamy poziom z Malfoyem. Tak jakby oni celowo coś przesunęli. I tak celowo nie uderzam Malfoya teraz, ponieważ chcę troszeczkę przelecieć przez tą planszę, bo pamiętam, że ona była dosyć ładna graficznie. W ogóle nie wspominałem wam o tym, że Argonauts jest odpowiedzialny za Harry'ego na PS1. Co za tym idzie, Argonautsi też są odpowiedzialni za Kroka, więc były nawet teorie swego czasu, że Harry ma dosyć podobne kontrolki do Kroka, ale z tym się troszeczkę nie zgodzę, tak szczerze. Krok ma moim zdaniem troszeczkę cięższe kontrolki. You damaged my broomstick, Potter! Here, take this stupid thing. I've no use for it. I remember all back. Thanks, Harry. I'll be able to find my toad now.
I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat toads. Mr. Potter, I'm Professor McGonagall, Deputy Headmistress of Hogwarts and Head of Gryffindor House. Although I do not approve of your chasing Malfoy about, I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first-year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Hurry along to the Quidditch pitch. Your first match against Hufflepuff is about to start. Okej, okay. Więc mamy teraz mecz z Hufflepuff. Okej, okay. Bardzo fajnie. Wow! You're going to play Quidditch, and as a seeker too. I just wanted to wish you good luck, Harry. Everyone's talking about you becoming a seeker, Harry. Why, you're the youngest seeker at Hogwarts in a century. As soon as I heard, I rushed down from my hut to give you a big congratulations. I know you'll catch the snitch first, I just know it. A czemu Hagrid został? Czemu on nie poszedł z nami? A, bo on by się na trybunach nie zmieścił. Okej, okay, dobra, rozumiem. Welcome to Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan! The Quidditch pitch has three goals at each end. The chasers throw the couple and try to put it through the hoops to score. Watch out for the bludgers. These are charm balls that can knock you off your broomstick. Two beaters of each team try to keep them away. Gryffindor's new team seeker is Harry Potter! It's his job to find and catch the golden snitch. Remember, when the snitch appears, it releases speed rings that will help the seeker fly faster. Here comes Potter! A glint of gold! Is that the snitch? Potter's seen the snitch! No dobra, no to co, lecimy z koksem. Tutaj komentator Lee Jordan skomentował to, że haha, patrzcie, mamy tutaj mecz Hufflepuff versus Gryffindor. I wiecie, kto jest tutaj liderem Gryffindoru? No kto? No Harry Potter, dokładnie, no któż by inny. Ale ogólnie zrobię teraz taką krótką pauzę. O co chodziło z tym, co miało miejsce po zdobyciu przypominajki Neville'a, to to, że przyszła wtedy w końcu profesor McGonagall, która dopiero nam się teraz przedstawiła, że jest ona tutaj dyrektorką Hogwartu. No i tam skomentowała, że nie jest ona za bardzo zadowolona. Znaczy, może nie popiera za bardzo tego, co żeśmy zrobili w stosunku do Malfoya, że ruszyliśmy w pogoń za nim i przez to, że po części złamaliśmy regulamin, to ona przyjmuje nas do Quidditchu. Widzicie, to jest to, o czym wam mówiłem. Harry po prostu ma całe życie pod górkę, znaczy pod górkę, z górki on ma całe życie, więc no mnie to troszeczkę, szczerze powiedziawszy, nie dziwi, no ale no cóż, najwidoczniej tak musi być. No i nie muszę chyba komentować sekwencji takiej, że tam Harry, Ron oraz Hagrid, Hermiona, Ron oraz Hagrid nam oczywiście kibicują, bo to raczej jest oczywiste, że nam kibicują. A teraz kontynuujmy dalej z Quidditchem. Potter is losing control! Here comes the bludger! Here comes the Hufflepuff seeker! Powiem wam tak szczerze, że ładnie też rozbudowany jest kontynuacja kamienia filozoficznego w postaci Komnaty Tajemnic, którą może w tym roku jeszcze też nagram, bo kto wie, może dojdę do tej gierki w tym roku. Gry ogólnie Harry'ego nie są jakoś super długie, chociaż wersja na PS2 wydaje się nieco dłuższa od wersji na PS1 i od wersji na PC-ta. Aczkolwiek no mówię, Komnata Tajemnic ma strasznie dowalony Hogwart w wersji na PS1. I ogólnie Quidditch też jest, mi się wydaje, nawet lepszy w wersji na
PS1, Komnaty Tajemnic. W przeciwieństwie do tego, co mamy tutaj, bo tutaj to tylko takie coś, co już uczyliśmy się u pani Madame Hooch. Więc no nic nowego trochę. A i w tym let's playu pokażę wam wszystkie wersje tych Quidditchów, ponieważ są wersje w różnych porach roku, tak, by the way. Big Brain.